Komisja skrutacyjna powołana przez Radę Miejską w Pabianicach dla ustalenia wyników wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Pabianicach przeprowadzonego na 31. sesji Rady Miejskiej w Pabianicach w dniu 26 września 2012 roku. Komisja skrutacyjna w składzie radnych. Przewodniczący Aleksandra Stasia, członkowie Monika Cieśla, Małgorzata Grabarz, Zbigniew Grabarz, Grażyna Wójcik stwierdzają, co następuje. Na ogólną liczbę 23 radnych na sesji w momencie głosowania obecnych było 22 radnych. W tajnym głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Głosów ważnych oddano 17, głosów nieważnych oddano 5. Na kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Pabianicach, na radnego Jacka Wróblewskiego głosów za oddano 5, na radnego Dariusza Wypycha głosów za oddano 12. Komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania największą bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w liczbie 12 głosów otrzymał radny Dariusz Wypych i został wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej w Pabianicach. W uzupełnieniu chciałem powiedzieć, że wynik głosowania, które ustaliła Komisja Skrutacyjna, wynik tajnego głosowania jest równoznaczny z podjęciem stosownej uchwały. Treść uchwały Państwo wszyscy otrzymali, prawda, z porządkiem obrad. Proszę wpisać sobie tylko nazwisko i oddany głosu. Proszę bardzo, udzielam głosu. No, pozdrawiam przewodniczącemu, panu Dariuszowi Wójtowi. Dziękuję serdecznie panie przewodniczący, wysoka rado. Pozwólcie na kilka takich zdań. Krótko, nie będzie żadnego dużego długiego przemówienia. Po pierwsze, pragnę bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim radnym, którzy głosowali za moją kandydaturą. Ci, którzy jej nie poparli, myślę, że to są radni, z którymi no, też trzeba będzie współpracować i myślę, że po jakimś czasie być może przekonają się do mojej skromnej osoby. Po drugie, chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, iż przed nami w tej chwili takie jakby dwa najważniejsze cele, a przede wszystkim przede mną jako przewodniczącym Rady. Po pierwsze, uspokojenie sytuacji w Radzie Miejskiej, a po drugie, przygotowanie się do najtrudniejszego okresu działalności Rady Miejskiej, czyli do prac nad budżetem miasta na rok 2013. Życzę w tym momencie Państwu i sobie i mieszkańcom Pabianic, żeby ten budżet na rok 2013 był dobrym budżetem miasta. I po trzecie, chciałbym powiedzieć jeszcze, że należałem też do grupy osób, które podpisały się pod wnioskiem o sesję nadzwyczajną z takim porządkiem obrad, ale jest pewna ciągłość, jakbyśmy na to nie patrzyli. I chciałbym również, mimo nieobecności pana Andrzeja Sautera na tej sesji tutaj, chciałbym podziękować mu za pracę jako przewodniczącemu Rady Miejskiej w ciągu ostatnich 2 lat. Dziękuję serdecznie. Jednocześnie oświadczam, że w tym momencie rezygnuję z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo.